witam Cię serdecznie. Ja mam na imię Daria. Jest to kolejny odcinek kursu programowania dla początkujących w języku C na mikrokontrolery. W poprzednim odcinku pokazałam Wam, w jaki sposób wykonać operację bitową, która ma na celu ustawienie stanu wysokiego na nóżce mikrokontrolera, a następnie stanu niskiego. Do tej nóżki podpięta była dioda LED. Spodziewaliśmy się, że ta dioda się zapali, ale nie zauważyliśmy żadnego światła. I dzisiaj chcę Ci powiedzieć, dlaczego tak się stało, dlaczego nie zauważyliśmy świecenia diody LED. Problem jest w tym, że mikrokontroler wykonuje bardzo szybko operacje i w momencie, kiedy kazaliśmy mu, żeby ten stan wysoki na nóżce się najpierw pojawił, potem żeby jednak był stan niski, on to wykonał, zrobił to bardzo szybko i niestety nasze oko ludzkie nie było w stanie zarejestrować tego momentu zapalenia, zgaszenia się diody LED. Dlatego dzisiaj tematem dzisiejszego odcinka będą opóźnienia. Żeby zauważyć to świecenie diody LED, musimy wprowadzić opóźnienie, powiedzieć mikroprocesorowi w tym miejscu chwileczkę poczekaj. Celem dzisiejszego ćwiczenia będzie załączenie diody LED na 1 sekundę, tak po prostu, żebyśmy mogli to zauważyć. Ja już mam otwarty program AVR Studio 4. Zaczynam oczywiście od takiej krótkiej metryczki. Lekcja 5. Ćwiczenie A. Cel. Ćwiczenie będzie, jak mówiłam, załączenie na 1 sekundę diody LED połączonej z nóżką PD0 mikrokontrolera oraz z masą. Nie będę już o tym pisać, ale pamiętajmy, że w tym miejscu musi się znaleźć także rezystor. Zresztą w linku pod tym materiałem filmowym znajdziecie schemat do tego ćwiczenia, żebyście nie pomylili się i żebyście wszystko dobrze połączyli na płytce stykowej. W tym miejscu zamykam mój komentarz. I normalnie przeszłabym do określenia częstotliwości zegara, ale w tym miejscu chciałabym się na chwileczkę zatrzymać i powiedzieć Wam na ten temat coś więcej. Słuchajcie, do prawidłowej pracy mikrokontrolera niezbędny jest sygnał zegarowy. Bez niego mikrokontroler nie będzie wykonywał żadnych operacji, żadnych zadań, nie będą się wykonywały przesunięcia bitowe, dodawanie, odejmowanie, po prostu nic. Źródłem tego sygnału zegarowego jest ustawiony przez producenta wewnętrzny generator sygnału zegarowego. Jak sprawdzić, jaka to częstotliwość? Ano bardzo prosto, podłączcie do Waszych komputerów programator, ten programator podpięty pod płytkę stykową, następnie otwórzcie sobie program PROC ISP. Tutaj po prawej stronie znajdziecie taki kwadracik z 3 kropeczkami, nacisnę go. Pojawiło mi się okno Fuse and Lock. Klikam zakładkę Nawigacja, a następnie klikam Read, czytaj. Suwakiem zjeżdżam tutaj troszeczkę niżej i spójrzmy. Mamy tutaj ptaszek, ten niżej. Int RC OSC jest to skrót od Internal RC Oscillator, czyli właśnie ten wewnętrzny generator sygnału zegarowego i on ma tutaj wartość 8 MHz. Ale oprócz tego, tutaj mamy wyżej ptaszek zaznaczony, jest tu napisane Divide Clock by 8, czyli mamy ustawiony dzielnik, że sygnał zegarowy wynosi 8 MHz, ale oprócz tego producent ustawił dzielnik, czyli te 8 MHz dzielimy przez 8 i na wyjściu otrzymamy sygnał zegarowy o częstotliwości 1 MHz. Pisząc swój program, musisz zdefiniować częstotliwość pracy zegara,
tak, by był on zgodny z częstotliwością generowaną przez wewnętrzny generator sygnału zegarowego. Czyli jeżeli ten wewnętrzny generator generuje sygnał o częstotliwości końcowo 1 MHz, to Ty także pisząc program musisz ustawić ten sygnał zegarowy na wartość 1 MHz. Jak to zrobić? Są dwie metody. Wrócę teraz do programu AVR Studio 4. Możemy to zrobić tak, jak robiliśmy to do tej pory. Czyli krzyżyk define F podkreślenie CPU i tutaj wstawiamy milion. Milion UL, czyli właśnie 1 MHz. W ten sposób możemy definiować i w ten sposób do tej pory definiowaliśmy częstotliwość wewnętrznego zegara. Jest to jedna z możliwości, aczkolwiek robiąc to w ten sposób ryzykujemy, że gdzieś tam w kodzie programu coś tam może się pomylić, coś ten zegar może się przestawić. Dlatego ja polecam Wam robić to w zupełnie inny sposób. Zmarzę te define. Spójrzcie, w górę mamy zakładkę projekt, klikam konfigurację opcji i mamy tutaj frequency, czyli częstotliwość. I po prostu tutaj mogę wpisać ten mój milion, co da mi 1 MHz. Ta częstotliwość zegara będzie od razu aktualna dla całego programu, jaki będziemy pisać. Dlatego fajnie w ten sposób globalnie dla całego programu ustawić sobie tą częstotliwość i od tej pory w ten sposób będę to robić. Przejdę teraz do pisania kodu programu i tutaj po staremu na początek załączę bibliotekę obsługującą wejścia, wyjścia, bez tego żadna dioda mi się nie zapali, czyli zrobię krzyżyk include AVR łamane na IO kropeczka H, zamykam ten nawias. Dalej, jeżeli chcemy w swoim programie, żeby program się zatrzymał, możemy użyć funkcji opóźniających. Te funkcje mamy zadeklarowane w takiej specjalnej bibliotece, którą też możemy tutaj właśnie dołączyć. Spójrzcie, w tym celu wpiszę krzyżyk, include i robię tak. Ostry nawias, util, util, łamane na delay, delay, kropeczka H i zamykam ostry nawias. Właśnie w tej bibliotece zadeklarowane są te moje funkcje opóźniające. Powiem zaraz o nich więcej, ale na razie otworzę tą moją funkcję główną int main. Okrągły nawias jest pusty, tutaj funkcja ta ma się wykonywać bez żadnych dodatkowych warunków. Otwieram nawias. Zaczynam oczywiście od zdefiniowania rejestru DDRD, ponieważ dioda podpięta jest pod nóżkę PD0 mikrokontrolera. DDRD. Prosta kreska równa się. Może użyję tutaj makrodefinicji, czyli podkreślenie BV i wskażę numer bitu 0. Następnie na tej konkretnej nóżce mikrokontrolera ma pojawić się stan wysoki. Jak wiemy, w tym celu muszę wpisać port D, prosta kreska, równa się, może znów podkreślenie BV i w nawiasie numer bitu. W tym miejscu na chwileczkę się zatrzymam, ponieważ chcę, żeby program także w tym miejscu się zatrzymał. Mówiłam już o funkcjach opóźniających. Mamy do wyboru dwie funkcje opóźniające. One są do siebie bardzo podobne. Pierwsza funkcja to podkreślenie delay, podkreślenie ms i w nawiasie wpisujemy, ile milisekund ma trwać dane opóźnienie. Druga funkcja analogicznie, podkreślenie delay, podkreślenie us i w nawiasie wpisujemy, ile mikrosekund ma trwać dane opóźnienie.
Ja chcę, żeby mój program zatrzymał się na 1 sekundę. 1 sekunda to 1000 milisekund, dlatego użyję tej pierwszej funkcji opóźniającej, podkreślenie delay, podkreślenie ms i w nawiasie 1000, na końcu oczywiście średnik. Mamy stan wysoki, dioda się zapaliła. Teraz przechodzimy do operacji bitowej, która ma na celu ustawienie stanu niskiego na nóżce PD0, a więc piszę port D end równa się tylde, podkreślenie BV i numer bitu. W tym momencie program jest gotowy, wystarczy jeszcze zamknąć nawias w F7. Kompilacja przebiegła z sukcesem. Wgram teraz program do mikrokontrolera i zobaczę, czy będzie się zachowywał tak, jak tego bym sobie oczekiwała. Program działa właściwie, dioda zapaliła się na 1 sekundę i zgasła. Na zakończenie chcę Wam jeszcze troszkę powiedzieć coś o tych funkcjach opóźniających. Otóż jeżeli w kodzie programu mamy funkcję opóźniającą i każemy czekać, żeby program czekał, nic więcej ma się w tym momencie nie robić, wszystko ma stać, niestety w tym czasie, niejako w tle, nie mogą się wykonywać jakieś operacje, jakieś przeliczenia. Dlatego należy troszeczkę uważać z tymi funkcjami. W razie możliwości można tak napisać program, aby jakoś je ominąć, aczkolwiek też nie zawsze jest to możliwe. My na początku w tych naszych prostych programach będziemy używać tych funkcji opóźniających. Dla nas to jest takie dość, dla nas jest to na razie nieistotne, że tracimy te cenne milisekundy na to, żeby po prostu wszystko stało, żeby wykonywało się to opóźnienie, aczkolwiek w przyszłości wrócę do tego i pokażę Ci, w jaki inny sposób możemy poradzić sobie z tym problemem. W tym momencie chciałam Cię jeszcze zaprosić na naszego fanpage'a Zaprojektuj Zbuduj na Facebooku, a także do grupy. Linki znajdziesz pod spodem. Zamieścimy tam garść informacji organizacyjnych odnośnie zarówno kursu programowania, jak i kursu elektroniki. Zajrzyj tam koniecznie. A jeżeli chodzi o grupę na Facebooku Programowanie w języku C, będzie tam umieszczone dodatkowe zadania domowe. Mam nadzieję, że wykonasz je, a rozwiązaniem podzielisz się w komentarzu. Ja już na dzisiaj się z Wami żegnam. Mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym odcinku kursu. Cześć!